Cześć, z tej strony taka sobie Elis, witajcie na moim kanale oraz w moim kasie. Dzisiaj będziemy tworzyć, jak można było domyśleć się, po miniaturce Sailor Moon, czyli jedną z moich ulubionych postaci anime i w ogóle postaci fikcyjnych, jakie istnieją. Postanowiłam ją zrobić, bo po prostu uważam, że powinno jako fanka powinnam coś takiego zrobić, a ja, że nigdy tego nie robiłam, jeśli chodzi o Sims 4, to postanowiłam zrobić to teraz i pokazać Wam rezultaty. Muszę jeszcze wspomnieć, że tworzę Sailor Moon na podobieństwo serii Crystal, czyli tej najnowszej, odświeżonej, najbardziej wzorowanej na mandze serii. Chociaż ja akurat mangi nie czytam, ja raczej jestem fanką anime. Sama Usagi jest w wieku około 15 lat, mimo to ja tworzę ją jako młodą dorosłą, bo między młodą dorosłą i nastolatką nie ma wielkich różnic, jeśli chodzi o wygląd. Tak, ma trochę odstające uszy, to fakt. Dlatego postanowiłam ją stworzyć jako młodą dorosłą, ze względu również na cechy, ponieważ są trzy do wyboru, nastolatka ma tylko dwie. No i ta jedna jakoś mi się tak przyda do utworzenia bardziej pełnego obrazu samej Usagi. Jako strój codzienny wybrałam mundurek szkolny, który nosiła we większości jej wolnego czasu. Taki właśnie granatowy, marynarski mundurek, taki jaki miała w szkole. Oczywiście kokarda musi być. Miałam problem z doborem butów, ponieważ ona nosi z takimi jakimiś paskami czy rzemykami i nie miałam takich za bardzo do wyboru, dlatego postawiłam już na takie, które będą po prostu symbolizowały te buty, które ma w anime czy w mandze, no i oczywiście skarpetki również. Ja wiem, że powinnam dać te zwykłe skarpety, ale jednak wolałam dać te z falbanką od Marigold. Oczywiście broszkę musi mieć oraz swoje kolczyki, perełki, które również zaraz dodam. Usagi raczej się nie malowała, nie miała makijażu, ale postawiłam na delikatny błyszcz, żeby także podkreślić usta oraz, jak widzicie, ma eyeliner, który bardziej zaznacza takie anime, mangowe oczy. Strój wizytowy wybrałam strój księżniczki Serenity, czyli kolejną odsłoną Usagi, odsłoną Sailor Moon.
Jeśli ktoś oglądał czy orientuje się mniej więcej, to wie zdecydowanie, o kogo chodzi. Ona ma taką piękną, długą suknię właśnie z tą taką kokardą, jakby skrzydła, które widzieliście przed chwilą, bo sama je obczajałam jeszcze na tym filmie. Jak widać, ona się trochę baguje tutaj na dole, ale to na samym końcu filmu odkryłam, co powoduje właśnie takie brzydkie, szare cienie i usunęłam to, udało mi się to ominąć. To po prostu były buty. Buty nie bardzo tutaj zgrywały się z tą suknią i musiałam zmienić na jakieś inne. Ma oczywiście swój diadem i kolczyki, a w stroju imprezowym, no nieśmiertelny, marynarski mundurek wojowniczki. Oczywiście kozaki za kolano, które jako dziecko bardzo mi się podobały. Teraz może już nie aż tak bardzo, ale odczuwam do nich ogromny sentyment. Tak samo do tych rękawiczek, które podczas przemiany w Sailor Moon tak się pięknie z takim wstążek pojawiały, oraz jedna z jej broni. Ale w zdjęciach już tej broni jej nie będzie, ona zostanie usunięta przeze mnie, bo nie bardzo mi tutaj coś współgrało. Wybrałam cechy pokrewna dusza oczywiście. Jest bardzo infantylna, jest okropnie niezdarna i zastanawiałam się pomiędzy żarłokiem, pomiędzy dobrą i pomiędzy romantyczką. Wybrałam w końcu romantyczkę ze względu na jej miłość do Mamoru, do księcia Endymiona i do Tuxedo. To, że w sumie wszystkie te trzy postacie tutaj są jak najbardziej istotne i ważne. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie obejrzeć inne Sailorki bądź samego Tuxedo. W moim wykonaniu może coś takiego jeszcze uda mi się stworzyć. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!